Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego to finał sporu, jaki wywołał burmistrz Paśnik, odmawiając Fundacji Miasto Obywatelskie Lubartów udostępnienia opinii prawnej przygotowanej do uchwały w sprawie określenia wysokości i zasad przyznawania diet radnym oraz wskazania, gdzie owe wydatki na podwyżkę zostaną zapisane w dokumentach budżetowych. Wniosek MOL wpłynął do Urzędu Miasta 26 sierpnia 2019 roku, czyli dokładnie 3 dni po tym, jak radni przy sprzeciwie radnych Jacka Tomasiaka i Wojciecha Osieckiego podnieśli sobie diety. Przypomnijmy tamto wydarzenie. Dzięki burmistrzowi Krzysztofowi Paśnikowi radni będą mieli większe diety. O sesji, która odbyła się 23 sierpnia, mało kto wiedział, bo burmistrz chciał, aby odbyła się ona w trybie nadzwyczajnym. To, co wydarzyło się tego dnia, z pewnością przejdzie do historii Lubartowa razem z tymi, którzy tylnymi drzwiami wprowadzili pod obrady najbardziej kontrowersyjną od kilkunastu lat uchwałę. Uchwałę o podwyżce diet. Na sesję, podczas której będzie procedowana uchwała przygotowana przez Grzegorza Gregorowicza, a dotycząca podwyżki diet, wybierało się wielu mieszkańców Lubartowa. Kilka osób zgłosiło przewodniczącemu Jackowi Tomasiakowi chęć zabrania głosu. Sesja, podczas której radni mieli głosować nad własnymi dietami, miała odbyć się w połowie września. Okazało się jednak, że diety zostały przegłosowane na sesji nadzwyczajnej i to dzięki decyzji burmistrza Lubartowa. Chciałbym wnieść poprawkę do porządku obrad poprzez wprowadzenie tekstu uchwały w wersji oryginalnej dotyczącej zwiększenia diet, którą złożyłem do Biura Rady 16 lipca, proszę Państwa, tego roku. Wyrażam zgodę na rozszerzenie porządku obrad. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Decyzja burmistrza przyjęta została brawami radnego Marka Polichańczuka, Grzegorza Siwka, ale także Grzegorza Gregorowicza czy Jacka Tchórza. Zgoda na uzupełnienie porządku obrad o punkt niewymagający pilnego podjęcia uniemożliwił także odbycia debaty z publicznością. Za podwyżką diet głosowali Jacek Bednarski, Robert Błaszczak, Teodor Czubacki, Ewa Grabek, Grzegorz Gregorowicz, Grzegorz Jaworski, Maria Kozak, Tomasz Krówczyński, Renata Mazur, Elżbieta Mizio, Beata Pasikowska, Marek Polichańczuk, Grzegorz Siwek, Jacek Tchórz, Andrzej Zieliński oraz Krzysztof Rzyśko. Przeciw zagłosowali Wojciech Osiecki oraz Jacek Tomasiak. Od głosu wstrzymał się Jan Ściseł. Pieniądze na podwyżki dla radnych znalazł burmistrz. Chciałbym wnieść autopoprawkę w związku do zmian w budżecie na 2019 rok. W związku z podjęciem uchwały dotyczącej podwyższenia diet wnoszę o wprowadzenie autopoprawki do uchwały zmieniającej budżet i przesunięcie w rozdziale 75.022, to jest Rady Gmin, pomiędzy paragrafy kwoty 42 tysiące złotych. Dziękuję. Głosowanie z sierpnia 2019 roku zagwarantowało radnym stałe podwyżki. Przypomnijmy, że przed sierpniem 2019 roku radni dostawali nieco ponad 500 zł. Dzisiaj ci sami radni dostają ponad 1200 zł. Po wydarzeniach na sesji Fundacja MOL zażądała opinii prawnej, która została stworzona w Urzędzie Miasta, a która wskazała na szereg nieprawidłowości w projekcie uchwały Gregorowicza, czyli uchwały dietetycznej. Paśnik odmówił udostępnienia dokumentu, twierdząc, że omawiana opinia, tu cytat, nie ma charakteru informacji publicznej. Tym samym Paśnik odmówił fundacji udostępnienia dokumentu, który powinien być udostępniony i jak już wiemy postąpił niezgodnie z prawem. Przypomnijmy, co obiecywał kandydat Paśnik przed wyborami tej samej fundacji. Nie wyobrażam sobie sytuacji, w której byśmy nie współpracowali. Nasz urząd, mój urząd czy nasz urząd byłby niejawny. Na tyle, ile będziemy mogli, tak jak Kuba powiedział, przedstawić dokumentację, zawsze będzie ona dostępna dla każdego, kto będzie występował zgodnie z prawem oczywiście. Jak już wspomnieliśmy, po tym jak Paśnik osiągnął już to, do czego dążył, czyli został wybrany na burmistrza, odmówił fundacji tego, co obiecywał przed wyborami. MOL od owej decyzji odwołała się do sądu administracyjnego i wygrała z Paśnikiem już w pierwszej instancji. Przypomnijmy także to wydarzenie. Burmistrz Krzysztof Paśnik przegrał w sądzie z Fundacją Miasto Obywatelskie Lubartów, bo chciał ukryć przed opinią publiczną opinię prawną. Chodzi o dokumenty, które dotyczą uchwał, nad którymi później obradują radni. Paśnik nie chciał pokazać opinii dotyczącej projektu podwyżki diet, czyli projektu Grzegorza Gregorowicza. O tym, że ów projekt to bubel prawny, przed sesją mówił ówczesny przewodniczący Rady Miasta Jacek Tomasiak. Sąd nakazał Paśnikowi ujawnienie dokumentu.
czego boi się paśnik oraz czy projekt Gregorowicza to bubel prawny? O tym w naszym materiale. Podobno po wyborach miało się wszystko zmienić. Życie samorządowe miało być jawne, a obywatele mieli mieć łatwiejszy dostęp do urzędu. Tymczasem już po wyborach, czyli w chwili, kiedy burmistrzem został Krzysztof Paśnik, obywatelom ograniczono dostęp do dokumentów, które za kadencji poprzedniego burmistrza Janusza Bodzieckiego były jawne. Nikt nie musiał nigdy wnioskować o ujawnienie opinii, ponieważ były one załączane do dokumentów na sesję Rady Miasta. Wszystko zmieniło się po tym, jak Bodziackiego zastąpił Paśnik. Okazało się, że opinie prawne to wiedza tajemna. Z takim postępowaniem urzędu zarządzanego przez Paśnika nie zgodziła się Fundacja MOL i poszła do sądu. Sąd uznał, że burmistrz ma ujawnić tak mocno skrywany dokument. Byliśmy z kamerą na ogłoszeniu wyroku. Sąd zgadza się z tym stanowiskiem, że kwestie, że opinie prawne, które zostały wydane w toku postępowania uchwałodawczego gminie podlegają udostępnieniu jako informacja publiczna. Nie ma przy tym znaczenia, jak ktoś słusznie zauważył pani prezes, że akurat w tym wypadku było to zainicjowane przez grupę posłów. Jest to, przepraszam, grupę radnych oczywiście. Jest to bez znaczenia. Jest to ta kwestia wynagrodzenia. Kwestia wynagrodzenia diety radnych jest elementem wykonywania przez nich mandatu radnego. Praktycznie jest to ich jedyne wynagrodzenie, jakie otrzymują z tego tytułu i są wydatkowane, wydatkowane są pieniądze oczywiście publiczne. Stąd też, jeśli podejmuje się uchwałę o wysokości wynagrodzenia, również opinia prawna, która została tutaj sporządzona zdaniem sądu, ma walor informacji publicznej jako związana właśnie z tym działaniem uchwałodawczym. Paśnik jednak nie zgodził się z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, przypomnijmy wyroku dotyczącego opinii prawnej, i odwołał się do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Naczelny Sąd Administracyjny rozpoznał skargę kasacyjną 9 lutego 2021 roku. Naszej redakcji udało się dotrzeć zarówno do samego wyroku, jak i uzasadnienia, które zapewne dla Urzędu Miasta było wyjątkowo mocne, aby nie stwierdzić wręcz druzgocące. Wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 lutego 2021 roku. Naczelny Sąd Administracyjny w składzie. Przewodniczący: sędzia NSA Wojciech Jakimowicz. Sędziowie: sędzia NSA Elżbieta Kremer. Sędzia delegowany w USA Mariusz Kotulski. Po rozpoznaniu w dniu 9 lutego 2021 roku na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej skargi kasacyjnej burmistrza miasta Lubartów od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie z dnia 30 stycznia 2020 roku sygnatura akt 2 SABLU 7519 w sprawie ze skargi Fundacji Miasto Obywatelskie Lubartów na bezczynność burmistrza miasta Lubartów w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej oddala skargę kasacyjną. Wydał wyrok Naczelny Sąd Administracyjny. Wspomnieliśmy już o uzasadnieniu. Przytoczymy zatem najciekawsze fragmenty uzasadniające oddalenie skargi kasacyjnej Paśnika. Po pierwsze, jako niezasadny uznać należy zarzut naruszenia artykułu 141 paragrafu 4 PPSA, który określa elementy, jakie powinno zawierać uzasadnienie wyroku i ma charakter formalny. O naruszeniu tego przepisu można mówić w przypadku, gdy uzasadnienie wyroku nie spełnia określonych w nim warunków. Podkreślenia wymaga, iż za pomocą zarzutu naruszenia artykułu 141 paragrafu 4 PPSA nie można skutecznie zwalczać prawidłowości przyjętego przez sąd stanu faktycznego, czy też stanowiska co do wykładni bądź zastosowania prawa materialnego czy procesowego. Fakt reprezentowania odmiennego poglądu prawnego przez skarżącego kasacyjnie nie oznacza wadliwości uzasadnienia zaskarżonego wyroku. Po drugie, nie znajduje także żadnego uzasadnienia zarzut naruszenia przepisów prawa materialnego sformułowany jako polegający na błędnej wykładni artykułu 61 ustępu 1 i 2 Konstytucji Rzeczypospolitej w związku z artykułem 1 ustępem 1 i artykułem 6 ustępem 1 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej, polegającej na nieprawidłowym przyjęciu, iż opinia prawna stanowiąca przedmiot postępowania jako opinia dotycząca diet radnych Rady Miasta Lubartów jest informacją publiczną, podczas gdy przy dokonaniu prawidłowej wykładni
winna zostać uznana za dokument o charakterze wewnętrznym, niepodlegający udostępnieniu w trybie ustawy. Jednoznacznie stwierdza NSA. Odnosząc się dalej do kasacji Paśnika, Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził: autor skargi kasacyjnej wykazać musi, jak w jego ocenie powinien być rozumiany stosowany przepis prawa, czyli jaka powinna być jego prawidłowa wykładnia. Jednocześnie należy podkreślić, że ocena zasadności zarzutu naruszenia prawa materialnego może być dokonana wyłącznie na podstawie ustalonego w sprawie stanu faktycznego, nie zaś na podstawie stanu faktycznego, który skarżący uznaje za prawidłowy. Czytamy w uzasadnieniu. Jednym z argumentów podnoszonych na rozprawie przed WSA był ten, o którym mówiła już nasza stacja. Podczas rozprawy pełnomocnik burmistrza wskazał, że projekt uchwały był sprawdzany pod względem formalno-prawnym i był zaakceptowany przez obsługę prawną w postaci parawki, jaka na dokumencie się znajdowała. Jednocześnie wskazał, że opinia prawna nie miała związku z procesem legislacyjnym związanym z uchwałą dotyczącą diet. Według pani mecenas sporna opinia prawna nie miała żadnego wpływu na proces uchwalania dokumentu podwyższającego diety. Zerknijmy zatem, jak wyglądał opisywany proces legislacyjny, czyli co mówił i czynił autor projektu uchwały 23 sierpnia 2019 roku. Jest opinia prawna, proszę Państwa. Myśmy dokonali w tej uchwale, którą dzisiaj Państwo mieli, zmian. I tych zmian jest, proszę Państwa, kilkadziesiąt. Ja tu mam przed sobą tekst jednolity, proszę Państwa, autopoprawek. Autopoprawki naniosłem na ten tekst, który dzisiaj był przedmiotem obradowania, naniosłem na ten tekst i wydałem jakby tekst jednolity tej dzisiejszej uchwały wraz z poprawkami. I będę prosił, żeby rozdać, mam tu 21 uchwał, panu przewodniczącemu bym rozdał, jakby panu zastępcy, i prosiłbym obsługę rady, żeby rozdała wszystkim innym, z wyjątkiem mnie, bo ja tu mam. I proszę Państwa, i jakich to żeśmy dokonali zmian? Otóż proszę ten dokument, który Państwo macie, proszę Państwa, skojarzyć z tym, który dostaliście właśnie w tym momencie. I proszę zauważyć, jakie to są zmiany. Proszę Państwa, jeśli tak, to proszę zauważyć, jakie to są zmiany. Proszę Państwa, są przepisy określające zasady tworzenia prawa miejscowego i w ogóle tworzenia jakby prawodawstwa, jak dokumenty mają wyglądać. I na przykład od razu już na początku jest zmiana w tytule tej uchwały. Tu pisze w sprawie określenia, zmiana polega, ta autokorekta, do tego tekstu, który Państwo żeście mieli na początku, dotyczy samego tytułu. W sprawie określenia wysokości i zasad przyznawania diet radnym Rady Miasta Lubartów. A pierwotny projekt był Rady Miasta Lubartowa. Prosta zmiana, która nie skutkuje nieważnością, ale dlatego ten błąd się wkradł, że w pierwotnej tytule uchwały z 2003 roku było Lubartowa. I było pochylenie, ale zgodnie z zasadami tworzenia dokumentów powinno być Rady Miasta Lubartów, nie odmienia się miasta. I dlatego jest to zmiana. Dalej, w podstawie prawnej zmieniony jest numer dziennika z 17 na 19 i dopisane jest rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie maksymalnej wysokości diet. To zgodnie z opinią pani mecenas, żeśmy zaktualizowali, proszę Państwa, to uchwałę. Jak zatem poprawki wnoszone są do pierwotnego dokumentu, jak przyznaje sam Gregorowicz, tu cytat, zgodnie z opinią pani mecenas. Do pierwotnego dokumentu ojciec dietetycznej uchwały wniósł jeszcze kilkadziesiąt poprawek. Czy wszystkie z nich to odzwierciedlenie opinii przedłożonej przez panią mecenas Arciuch, czyli opinię, która podobno nie miała związku z procesem legislacyjnym, okaże się w chwili, kiedy ów skrywany przez burmistrza dokument ujrzy światło dzienne. Obiecujemy, że całą opinię
opinię wówczas przytoczymy i porównamy z poprawkami wniesionymi przez Gregorowicza. Prawie dwa lata temu Fundacja Miasto Obywatelskie Lubartów złożyła, wydałoby się, wniosek, który nie powinien budzić emocji, a jednak mała sprawa urosła do aż dwóch wyroków, jednego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego i drugiego NSA. W obu instancjach fundacja odniosła zwycięstwo. Tylko czy powinniśmy tu używać słów zwycięstwo? No właśnie, ja mam zawsze takie mieszane uczucia, bo cieszy fakt, że sąd przyznał rację naszym argumentom, oczywiście. To jest na pewno, budzi satysfakcję naszą, ale w zasadzie to ja zawsze podkreślam, że do tej sprawy musiało jedno i drugie dojść. To jakby nie było, to jest trochę porażka społeczeństwa obywatelskiego w walce z władzą. I ja, wie pani co, to jest w ogóle takie dosyć pechowa sprawa. Ja się nie dziwię, dlaczego ona nie chce być tak ujawniona i jest utajniana przez władzę, bo właściwie kłopoty tej całej uchwały nie zaczęły się od spraw sądowych i od opinii prawnej. Ja przypomnę tylko, że 19 lipca 2019 roku poszłam do Urzędu Miasta po projekt uchwały dotyczącej właśnie tej uchwały dietetycznej. I proszę panią, ja przypominam tylko państwu czy czytelnikom, widzą, że mało brakowało, a wezwałabym policję do Urzędu Miasta, ponieważ odmawiali mi już wtedy. Urząd Miasta, Biuro Rady Miasta odmówiło mi udostępnienia tego projektu uchwały. Ja się dopiero, kiedy ja się powołałam na ustawę o dostępie do informacji publicznej, a dokładnie artykuł 10 i punkt 2, że informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniona w formie ustnej lub pisemnej, bez pisemnego wniosku. Dopiero wtedy, kiedy poinformowałam, że wezwę policję, jeżeli mi nie zechcą tego projektu uchwały przekazać, dopiero po godzinie czasu, około godziny czasu, dopiero mi ten projekt uchwały został przekazany i od tego w zasadzie się zaczęło. Potem była jedna sprawa w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym i druga sprawa, także to jest raczej taka, można powiedzieć, bardzo, bardzo pechowa historia związana z jawnością w naszym samorządzie. 25 października 2018 roku ten, który odmówił fundacji udostępnienia opinii prawnej, dokładnie tej opinii mówił, tu cytat: nie wyobrażam sobie sytuacji, aby mój urząd był niejawny. Dokumentacja będzie zawsze udostępniana dla każdego, kto będzie o nią występował, zgodnie z prawem oczywiście. No i ponad dwa lata temu to panie zadały wówczas pytanie o jawność urzędu i dostały precyzyjną odpowiedź. Co zatem się stało po wyborach według pani? No wie państwo, kandydat Krzysztof Paśnik mógł sobie różnych rzeczy nie wyobrażać, a już burmistrz Krzysztof Paśnik zaczął sobie różne rzeczy wyobrażać, a nawet sobie zaczął wyobrażać, jak tu ten dostęp do informacji publicznej obywatelom utrudnić. Co się stało? No właśnie to się stało, że ta chęć skrywania wiedzy na temat funkcjonowania organów władzy, no nie wynika ona znikąd chyba. Więc moim zdaniem czują się, czy władza czuje się zagrożona, czy ma coś do ukrycia, bo ja jakoś trudno mi sobie wyobrazić, że chodzi to tylko i wyłącznie o takie robienie sobie wzajemnie na złość. Tym bardziej, że ja cały czas podkreślam. My się prywatnie nie znamy. To jest dla mnie osoba, która została wybrana na ten urząd. Ten urząd sprawuje i w związku z tym ja jako obywatel mam prawo wynikające z chociażby artykułu 61 Konstytucji oraz artykułu 10 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. To jest moim prawem człowieka, prawo do informacji publicznej jest moim prawem człowieka i ja chcę z niego korzystać. Ja sobie nie wyobrażam, żeby na przykład burmistrz mi czy ktokolwiek inny mi tego prawa odmawiał, a ja jako pokorny obywatel nie będę robiła z tym nic, nie będę się upominała, żeby o egzekwowanie mojego prawa. Mhm. Wyrok jest z 9 lutego, za chwilę mija miesiąc. Czy wniosek fundacji został po dwóch latach wykonany? Nie, nie, my się przypomnimy. Znaczy, dokładnie rzecz biorąc, faktycznie, wniosek jest z 9 lutego, do nas trafił w
No tak, dzisiaj można powiedzieć mija tydzień, ponieważ w piątek w ubiegłym tygodniu odebrałam z platformy ePUAP. No poczekamy jeszcze do przyszłego tygodnia i przypomnimy się burmistrzowi, żeby tą opinię prawną nam przekazał, bo ja tak na dobrą sprawę nie wiem, co ona zawiera i nie trafiają do mnie absolutnie argumenty burmistrza, że była to opinia sporządzona za publiczne pieniądze, była to opinia sporządzona jedynie dla wiedzy pana burmistrza. Zupełnie to do mnie nie trafia i ja chcę tak faktycznie zobaczyć, sprawdzić, jak się ma projekt uchwały do uchwały i czy rzeczywiście nie została ona uwzględniona, czy rzeczywiście ta opinia prawna, wnioski z tej opinii prawnej nie zostały uwzględnione potem w uchwale. Bo ja chcę to rzeczywiście sprawdzić, na własne oczy zobaczyć, jak sprawa wyglądała. Mhm. Wniosek właśnie nie został jeszcze wykonany. Czy według pani to trochę tak jakby pachniało bezczynnością organu? Moim zdaniem tak, z tym, że wie pani, no myślę, że nie muszą, myślę, że czekają na nasz ruch. Oczywiście powinni, ale myślę, że czekają na nasz ruch, a w zasadzie liczą na to, że my tego ruchu nie wykonamy. No to ja od razu za pośrednictwem państwa, może państwa jakby wiadomości, czy wydanie to, o którym teraz mówimy i w którym teraz występuję, trafi pierwsze do uszu Urzędu Miasta Urzędników, więc ja oświadczam i informuję, że my ten wniosek złożymy i ta informacja i ta opinia prawna będzie musiała być przekazana nam. A kto poniesie koszty toczonej sprawy przed NSA? Wie pani, no to jest dla nas, to jest oczywiste, że my wszyscy to poniosę. Ja te koszty, pani poniesie koszty, ludzie, którzy wiedzą na ten temat, na temat naszej batalii, zdają sobie z tego sprawę, że te sprawy sądowe, że te rozprawy się odbyły. Jak również ci, którzy w ogóle Bogu Ducha winni, czy tam winni, czy niewinni, czy są w ogóle nieświadomi tego, jak urząd wojuje z obywatelem, żeby informacji publicznej nie udostępnić. Czyli każdy z nas zapłaci. Najpierw w USA, potem NSA, a wszystko przez decyzję Paśnika, który odmówił udostępnienia dokumentu, który jak się okazuje miał obowiązek udostępnić. Przypomnijmy jeszcze raz, jak miał być otwarty urząd po tym, jak dojdzie w nim do zmian. Nie wyobrażam sobie sytuacji, w której byśmy nie współpracowali. Nasz urząd, mój urząd czy nasz urząd byłby niejawny. Na tyle, ile będziemy mogli, tak jak Kuba powiedział, przedstawić dokumentacji, zawsze będzie ona dostępna dla każdego, kto będzie występował zgodnie z prawem oczywiście. Paśnik wskoczył na stołek burmistrza, obiecując nie tylko otwartość urzędu dla tych, którzy zgodnie z prawem będą dążyli do jawności tego, co się dzieje przy Jana Pawła II, ale także obniżki, szanowanie pracowników samorządowych oraz liczenie się z naszym groszem. Właśnie minęło 2,5 roku, jak w owe obietnice uwierzyliśmy i już widzimy pierwsze efekty jednak złamanych obietnic. Po tym, jak Paśnik przegrał z jednym z pracowników, teraz przegrywa także z fundacją, która reprezentuje obywateli. Swoją drogą ciekawe, czy w ramach liczenia się z naszym groszem to Paśnik, a nie podatnicy będą płacić za przegrane procesy. Dla kanału S Bartosz Giza.